Я хочу запитатися Славоміра Пучковського, доктора медичних наук, керівника лабораторії BiomolMed в лодзі про роль важких металів та елементів в такій хворобі ну, дуже складній, як аутизм. Саме з'явство аутизму є зявськом дуже зважаним. Jest uzależnione od zjawisk genetycznych, które się pojawiły, zostały wygenerowane we wcześniejszych pokoleniach po linii kobiet, niestety. I to jest trochę takie zastanawiające, dlaczego w naturze pojawiają się tego typu zjawiska, które eliminują jednostki z życia społecznego. So, jest to ewidentnie zaburzenie na poziomie genetycznym, które determinuje inne funkcjonowanie komórek pod względem energetycznym. I nie ma dwóch takich samych autyzmów, dlatego się mówi o tym, że jest to zjawisko ze spektrum autyzmu. Jest to różnie klasyfikowane. Jest bardzo trudna diagnostyka, dzięki której można rozpoznać w ogóle to zjawisko. I jednakże Zmiana u dzieci przez rodziców obserwowana jest, jeśli chodzi o zachowanie dzieci, obserwowana jest praktycznie od drugiego od trzeciego roku życia, ponieważ wiele środowisk na świecie uważa, że może być to związane z, ze szczepionkami, a w szczepionkach, że mogą być jakieś czynniki. Które, szczególnie związki rtęci, które występują tam dosyć często, więc bardzo dużo, bardzo dużo do nas trafia takich dzieci, właśnie dlatego, że rodzice poszukują tej rtęci. No i tak naprawdę tej rtęci nie znajdują, ponieważ szczepionka jest jej tak mało, że nie uważam, żeby to był ten czynnik chemiczny, który bezpośrednio wpływa na przez taki przez wpływ, przez indukcję, na pojawienie się tych zjawisk autystycznych, ale zaznaczam, że, że to jest uwarunkowane genetycznie. Więc e, różne, różne, różne czynniki mogą wpłynąć na e, pojawienie się i rozwój tego zaburzenia metabolicznego tej choroby. E, u każdego dziecka przebiega to inaczej. I w swoim życiu mamy takie różne etapy. Jest ten proces wzrostu, czyli gdzie są nasilone procesy anaboliczne. Pierwsze miesiące dziecka to jest gwałtowny przyrost masy, więc musi dostawać dużej ilości białka. My to przede wszystkim organizm nasz składa się przede wszystkim z białka, więc wiele aminokwasów możemy wytworzyć, ale są aminokwasy egzogenne, które musimy spożyć ten gwałtowny przyrost masy dziecka no, musi być pokrywany właśnie przez dostarczanie w treści pokarmowej praktycznie wszystkich aminokwasów, które, dzięki którym te białka w organizmie dziecka są budowane. Poza tym muszą być dostarczane być wszystkie elementy mineralne, e, wśród nich wapń, dzięki którym konstruuje się cały system kostny i bardzo szybko rośnie wśród aminokwasów. Te aminokwasy walina, prolina, takie deficytowe, które decydują o tym, jak kolageny będą wchodziły w budowę kości, stawów, mięśni. Pamiętajcie, że każdy narząd wewnętrzny też ma swój własny szkielet. Organizm ma szkielet kostny, a wszystkie narządy wewnętrzne mają szkielet kolagenowy. I ten szkielet kolagenowy też musi się wytworzyć, żeby wszystkie komórki narządów wewnętrznych mogły Osadzić się na tym szkielecie i mieć odpowiedni kształt, żeby pełnić odpowiednie funkcje w każdym organizmie. Zadziwiające jest to, że te zaburzenia na poziomie energetycznym, komórkowym u dzieci z autyzmem dotyczą w dużej mierze mechanizmów przyswajania. Niszczone czy, czy zmieniane są mechanizmy przyswajania wszystkich tych podstawowych elementów odżywczych, i do nas trafia tych dzieci autystycznych bardzo dużo. Przez ostatnie lata to, to są liczone przypadki w tysiącach. I obserwuję coś takiego, jeżeli na przykład w rodzinie były dzieci wcześniej czy później. I, I karmiane są tak naprawdę przez mamy podobną dietą, to u dzieci, których nie wystąpił autyzm, te mechanizmy przyswajania są efektywne i przyswajane są wszystkie elementy odżywcze, również te wszystkie mineralne. U dzieci autystycznych jest to zaburzone. Wiadomo, że pojawia się stan zapalny w jelitach, i jeżeli nie jest odpowiednio wcześnie rozpoznany. Jelita nie rozwijają się tak, jak trzeba. Bariera, te dwie, są dwie takie bariery u dzieci, które są takie ważne. To jest bari Pierwsza to jest bariera jelitowa, a druga to jest bariera krew-mózg. One się rozwijają w pierwszych latach, więc mamy na nich największy wpływ elementami odżywczymi. Poza tym jelita dziecka dojrzewają do trzeciego, czwartego roku życia, nabierają cech wydzielniczych. Jelito jest cieniutkie, jelito cienki, cieniutkie jest jak powieka oka, ale wytwarza wiele enzymów, które trawią, które kończą trawienie, ten proces trawienny. To jest inwertaza, zaharaza, laktaza. To jest wiele takich enzymów, które rozkłada już to, co enzymy trzustkowe rozpoczęły, rozkłada na elementy pierwsze, te, te enzymy jelitowe. Tutaj ogromną rolę, ważną rolę w jelitach odgrywają kosmki jelitowe, bo one się kształtują, dojrzewają, e, powinno być mniej więcej na 1 cm kwadratowy około 40 kosmków jelitowych, a na każdym kosmku jelitowym jeszcze są mikrokosmki. E, jelito jest bardzo dobrze unerwione. To jest nasz drugi mózg. E, jest to ważne z tego tytułu, że nasz pierwszy mózg musi rozpoznawać wszystko to, co się dzieje w jelicie, żeby przygotowywać odpowiednią akcję. Akcję trawienną, akcję obronną, do tego, aby wszystkie elementy odżywcze trafiły, a te niepotrzebne, żeby nie trafiły. U dzieci autystycznych stan zapalny w jelitach się bardzo szybko rozprzestrzenia i te kostki zanikają. Zmniejsza się powierzchnia wchłaniania. Normalnie człowiek, już dorosły, będzie miał. Około 200 metrów kwadratowych, tak się szacuje. Powierzchnia przyswajania, a dzieci autystyczne, które miały już od samego, od pierwszych lat problemy z jelitami, no niestety ta powierzchnia wchaniania gwałtownie maleje, a to gwałtownie to jest. szacowane jest to na kilka, kilkanaście metrów kwadratowych. I teraz pytanie: co ta powierzchnia ma przyjąć? Ta, na każdym entrocycie, to są te komórki zewnętrzne w naszych jelitach, które są pokryte dużą ilością receptorów. Te receptory są ukształtowane przez naszą naturę. Jeżeli bierzemy coś naturalnego, to wszystko pasuje jeden do jednego i wszystkie naturalne produkty spożywcze idealnie są przyswajane. Ale u dzieci autystycznych tak to nie funkcjonuje. Te receptory są poniszczone. Komórki są również zdziesiątkowane, jeżeli jest coś naturalnego, zdrowego dziecka, to po prostu dziecko to jej, to się samo prawie przyswaja. A u dziecka autystycznego, gdzie te procesy przyswajania są zaburzone, osłabione, więc to jest ważne to przyswajanie aktywne, gdzie potrzebna jest energia, w naszej treści pokarmowej zawsze są elementy toksyczne zawsze. I to, co my oznaczamy, to jest ołów, rtęć, kadm, arsen. I te elementy, jeżeli są nawet w naszej treści pokarmowej, albo mamy naturalne procesy przyswajania, przez nasz organizm nie są przyswajane. Są przyswajane te elementy odżywcze. A u dzieci autystycznych obserwuję właśnie taką sytuację odwrotną, że brakuje te procesy przyswajania. Są na tyle zaburzone, że brakuje im tych podstawowych elementów odżywczych, a te wszystkie toksyczne, jeżeli w organizmie jest niedobór e, tych, tych e, koniecznych elementów odżywczych, to wszystkie toksyczne wchodzą jak do siebie bez żadnego problemu. One kumulują się w organizmie bardzo szybko i naprawdę w dużych ilościach. Prawie 100% dzieci, które do nas trafiło z autyzmem, Wymagało w pierwszym miesiącu detoksykacji, czyli usunięcia pierwiastków toksycznych. I to wszystkich. To, co jest takie zastanawiające, to przy zaburzeniach równowagi w organizmie między cynkiem a miedzią, bardzo szybko przyswajany jest. Z, ze środowiska, w z, streści pokarmowej, ołów I bardzo szybko rośnie mieć. Jak porównywałem te wyniki dzieci z jednych rodzin, gdzie dzieci starsze lub młodsze nie miały autyzmu, to mimo tego, że żywione były tym samym, tych pierwiastków toksycznych w organizmach tych dzieci nie było. Były te toksyczne tylko u tych dzieci. Które miała zjawiska z aspektem autyzmu, a żeby żywienie dzieci autystycznych było specyficzne, jak i również e, suplementacja. Pierwsze etapy suplementacji muszą być selektywne, e, gdzie musi być uwzględniona detoksykacja. Ja najchętniej wykorzystuję kwas alfa-liponowy. My ten kwas wytwarzamy, ale w małej ilości, ale to jest jeden z tych związków, który. Pięknie kompleksuje metale grup przejściowych, to są te pierwiastki, które są mają elektrony na powłoce D. I one bardzo chętnie są wychwytywane przez, przez ten kwas alfa-liponowy. Szczególnie wtedy, kiedy one są jeszcze nie związane z metaloproteinami, czyli z tymi białkami, które wiążą pierwiastki, również pierwiastki, pierwiastki te toksyczne. Jeżeli znajduje w analizie pierwiastkowej te metale toksyczne i zastosuje tą, ten program żywieniowy no i, o, o glutenie i nie powiem za chwilę, ale, ale to rzeczywiście musi być dosyć specyficzna dieta, to uważam, że jest dobrze. To, 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 to oznacza, że, że dajemy dużą szansę na to, że rozwój układu nerwowego i potem kształtowanie równowagi psychoemocjonalnej u tego dziecka może być lepszy. Z drugiej strony jest mała część dzieci, gdzie tych metali toksycznych jest dosyć mało i całkiem, są całkiem dobrze odżywione, ale w tym odżywieniu obserwuję taką drabinkę, to znaczy, że jeden pierwiastek jest, drugiego nie ma. Jest, nie ma, jest, nie ma. To już w latach 2010 w górę był opisany, ten, to zjawisko było opisane. Chodzi o to, że dwa pierwiastki, rtęć i ołów, nawet jak są w bardzo małej ilości w naszym organizmie, pozwalają, mogą połączyć się z białkami receptorów, które decydują o mechanizmach wejścia i wyjścia do komórek elementów odżywczych. I wówczas jest zaburzenie w odżywieniu i detoksykacji każdej komórek. I wtedy obserwujemy właśnie, i to jest takie niespecyficzne, u każdego dziecka to trochę inaczej wygląda. I wtedy właśnie obserwujemy takie zróżnicowane, e, taką droż, zróżnicowaną drabinkę władzy kroskowie włosów. Gdzie zakładamy, że, że e, to, co widzimy we włosach, jeśli chodzi o ilość, to są te elementy, które zostały zmagazynowane w organizmie, który nasz organizm przyjął. Czyli jak, jak poprzednio tłumaczyłem, Cały nasz metabolizm to są te cztery etapy, czyli jest proces wejścia, transportu, magazynu i wyjścia. I to, ten magazyn to jest właśnie to, co najlepiej widzimy we włosach. I, I teraz pytanie, czy w tym przypadku, jeżeli widzimy, że toksycznych jest mało, to co, ten magazyn, czyli to, co zostało dostarczone do komórek, jest właśnie takie specyficzne, że coś jest, czegoś nie ma, coś jest, czegoś nie ma. Wówczas ten proces detoksykacji musi być trochę wydłużony, nawet od trzech, trzech miesięcy i lepiej jest dawać trochę mniej tego kwasu alfa-liponowego, nawet co drugi czy tam co trzeci dzień, ale dłużej. Chodzi o to, żeby również ten kwas alfa-liponowy nie zmniejszył puli żelaza, miedzi, manganu, czyli tych pierwiastków koniecznych, niezbędnych dla normalnych procesów żywieniowych. Ponieważ tworzą się stany zapalne, takie bardzo przewlekłe w jelitach, bariera jelitowa jeszcze jest dobrze nie przez te, te jelita bardzo przes przesączają w cudzysłowie oczywiście, białka dostają się do organizmu i traktowane są jako białka patogenne, układ immunologiczny je rozpoznaje, atakuje, jest bardzo pobudzony. Wtedy u dzieci obserwujemy bardzo wysokie sody i potasy. Sod i potas wysoki wskazuje na bardzo wysoką aktywność koryt którą bym traktował jako rzecz naturalną. Wszystkie dzieci zdrowe również mają wysoki sod i potas. Jednakże autyzm predysponuje do takich zaburzeń energetycznych, które odbijają się bardzo negatywnie na układzie nerwowym. W ogóle to jest cały oddzielny dział układ nerwowy w autyzmie. Jak budują się drzewa neuronowe, jak się kończą, kiedy się kończy ich budowa jaki ma wpływ e, to jest, e, m, samo zjawiska autyzmu na kształtowanie receptorów w neuronach mózgu. E, szczególnie m, te, co są najbardziej opisane, chociaż nie, no, są wiele opisanych, ale te, na które się zwraca uwagę, to są te receptory lustrzane, które są w dużo mniejszej ilości albo praktycznie ich nie ma, zaburzone jest neuroprzekaźnictwo w mózgu, to wiele zjawisk się tworzy, takie dosyć specyficzne, które kształtują pewne cechy funkcjonowania układu nerwowego już na całe życie. Bardzo rzadko trafiają się również zjawiska takie niespodziewane, które nazwane są... Sawantyzmem, czyli sawanci to są te dzieci, które właśnie z powodu tych zaburzeń nabierają cech specyficznych, które my traktujemy jako takie super cechy ale to jest tak naprawdę ogromne obciążenie dla organizmu. Ale dają szansę te cechy, jeżeli są odpowiednio te dzieci poprowadzone, na to, że już osoby dorosłe, sawanci mogą dzięki tym nowym cechą trochę lepiej funkcjonować w społeczeństwie. Właściwie to jest główny cel, żeby poprowadzić tak żywienie i rehabilitację i kształtowanie organizmu w autyzmie, a żeby osoba dorosła mogła znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, żeby dobrze, dobrze i lepiej, przez długie lata mogła funkcjonować. Mówiłem o tym, że dieta u dzieci autystycznych musi być bardzo specyficzna, ale bardzo boleje na tym, że w ogóle rodzice, dzieci zapominają o tym, że dziecko nie może przejść z karmienia piersią matki na żywienie, takie jak wszyscy domownicy mają: że są pewne etapy włączania w dietę dziecka elementów odżywczych, które są dla tego dziecka trudniejsze do strawienia. A my jako cywilizacja również zmieniliśmy białka, szczególnie dwa, które nas, obciążają nas, również, również dzieci, a szczególnie dzieci, które mają problemy jelitowe, a szczególnie dzieci z autyzmem. To są dwa białka, które są, to są klasy białek, które są w kazyjnie i glutenie. To jest cały zestaw różnych struktur białkowych, Jednakże przez, przez dobór genetyczny u krów, ale również przez inżynierię genetyczną w roślinach mamy bardzo wytrzymałe zboża, na przykład pszenicę, która wytrzyma każde warunki, każde warunki atmosferyczne. A gluten jest, to jest to białko elastyczne, to jest to białko trzymające strukturę tego białka, czyli tej rośliny, czyli jakiś szkielet tej rośliny w pewnym sensie. I, a u krów dążyliśmy do tego, żeby była coraz większa wydajność w produkcji mlecznej, więc również dobór genetyczny spowodował, że pojawiła się nowa forma kazeiny. i zarówno w glutenie, jak i w tej kazeinie doszło do podmiany w sposób naturalny, ale podmiany e, m, aminokwasów, które zmieniały strukturę białka czwartorządową na trzecią albo drugorządową. Choć tam e, podmieniały się aminokwasy walina i prolina zmieniały się na histydynę najczęściej. A histydyna prostowała te łańcuchy m, aminokwasowe. A to miejsce w łańcuchu aminokwasów histydyna jest bardzo dobrze trawione przez nasze enzymy, więc pojawiają się nowe struktury białkowe w naszych jelitach, które ma, mają, mogą mieć pewne cechy mogą na nas te fizyczne, chemiczne, które mogą mieć na nas wpływ. No i się okazuje, że okazało się, że właśnie podczas trawienia kazeiny i glutenu jeżeli tam został rozcięty ten łańcuch kwasu w miejscu histydyny, pojawił się związek, który był podobny do morfiny. A ponieważ jelita połączone są z mózgiem, częścią współczolną układu nerwowego, to jest taki gruby kanał nerwowy, to ten związek, te związki morfinopodobne trafiają do mózgu i zmieniają psychikę dziecka. Więc bezwzględnie. Stosuje w przypadku dzieci ze zjawiskiem autystycznym dietę bezglutenową i bezkozeinową. Oprócz tego, ponieważ są stany zapalne w tych jelitach, i chciałbym. Stan zapalny to nie jest nic złego, to jest mechanizm adaptacyjny, więc trzeba wiedzieć kiedy i jak wyciszać stan zapalny. Ale jeżeli w, w, są zaburzenia żywieniowe, dziecko ma coraz gorszy kontakt ze środowiskiem, to tak naprawdę. Również nie potrafi mieć odpowiedniej ekspresji takiej emocjonalnej w stosunku do środowiska, nie potrafi, nie potrafi odpowiedzieć w różnych sytuacjach środowiskowych. To dziecko, zamykając się w sobie, coraz gorzej reaguje na stresory, i u dzieci autystycznych obserwuje, jak zmienia się równowaga proporcji między sodem a potasem. Jeżeli ten potas będzie coraz wyższy, to świadczy o tym, że coraz bardziej. Do głosu w fizjologii człowieka dochodzi kortyzo, czyli hormon stresu. To jest hormon, który jakby determinuje taki stres biologiczny, wyniszczający. I dla tych dzieci to jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ wówczas przy takich proporcjach zaburzonych to jest, mamy zatrzymanie wzrostu, wycofanie się w rozwoju fizycznym i psychicznym. Oczywiście, żywienie to selektywne, plus tutaj magnez może odgrywać ogromną rolę jako taką wyrównawczą, jednakże to trzeba działać całościowo. To nie ma czegoś takiego, że jest jeden element ważny i ten jeden element dajemy. Nie, to trzeba wrzucić do tego ogródka profilaktycznego wszystko, to tylko się da, co jest potrzebne, ażeby ukształtować róż, różne. Elementy, różne równowagi, które summa summarum przyniosą lepszy efekt. Jak już wspominałem, autyzm ma podłoże genetyczne, więc staramy się, no zalecamy praktycznie wszystkim paniom, które są w ciąży, czy, czy kobietom karmiącym zielono-charboną, może wpłynąć na Ekspresje genów, które determinują potem wszystkie procesy energetyczne w nowo powstających komorach u dziecka. Więc warto, warto ją wykorzystywać. Całym naszym programem żywieniowym dążymy do tego, ażeby dziecko się w miarę harmonijnie rozwijało, w miarę optymalnych możliwości, i bardzo dużo mamy. Już takich dzieci dorosłych. Czyli już to są nastolatkowie, to są już takie odrosłe osoby, 20-30-letnie, które praktycznie z samego początku istnienia laboratorium u nas wykonywały badanie co dwa, co trzy lata. Uczyły się, w jaki sposób się odżywiać, a żeby ich organizm się dobrze rozwijał, i bo mogę mieć satysfakcję wielką z tego, że bardzo wielu z nich naprawdę dobrze funkcjonuje, znalazło swoje miejsce w społeczeństwie. My pamiętajcie, że samo zjawisko autyzmu ma wiele płaszczyzn. Można tam szukać, domniemywać, jakie, będą, jakie były przyczyny, jednakże, jeśli chodzi o skutki, to każdego należy traktować indywidualnie. Bardzo trudno jest. Dobrać odpowiednią dietę, suplementację, również bardzo trudno dobrać jest do, do, odpowiednią terapię, rehabilitację, odpowiednią formę e, uczenia, nabywania e, nowych umiejętności, odruchów. To, to, to jest e, wielka, wielka sztuka. Bardzo wielu terapeutów, fizjoterapeutów, dietetyków z nami współpracuje i, i, i to jest właśnie na zasadzie współpracy. My nawzajem się uczymy. E, Zbierając wiedzę, doświadczenia, dzielimy się nią i dzięki temu nasze programy mogą być efektywne. Jeżeli nie przywrócimy naturalnych równowag, nie usuniemy elementów toksycznych, to zawsze coś może blokować dobry rozwój. Nie znam innej diagnostyki, która byłaby w stanie rozpoznać. Jak elementy, jakie są elementy toksyczne i jak one wpływają na cały metabolizm. Proszę pamiętać, że we włosach pojawia się tylko ten element, który w danym momencie jest we krwi. Metale toksyczne mogą się kumulować, szczególnie w kościach. Często mam takie przypadki. Że trafiają do nas dzieci, gdzie metali toksycznych pierwotnie jest dosyć mało, ale po roku, po dwóch, jeżeli robią sobie analizę, tych elementów toksycznych przybywa i to dosyć znacząco. Często rodzice zbyt krótko prowadzą terapię żywieniową, nie są na odpowiednio restrykcyjni. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest bardzo trudny temat. Że pilnować dziecka, żeby nie jadło niektórych produktów spożywczych, szczególnie jeżeli mamy dzieci chodzące do przedszkoli czy do szkoły. Jednakże, tylko przez uświadomienie, że tylko restrykcyjne sposoby żywienia i taka dyscyplina, wytrwałość może przynieść bardzo dobre efekty, możemy doprowadzić do tego, że się w końcu, po pierwsze, pozbędziemy metali toksycznych, a źródła tych metali toksycznych mogą być przeróżne. A z drugiej, będziemy pilnowali, żeby te elementy toksyczne nie wchodziły w nasz organizm. Czyli żeby było jak najwięcej elementów tych właściwych. Bo jak im więcej jest tych właściwych, koniecznych elementów odżywczych, szczególnie mineralnych, tym mniej wyjdzie tych toksycznych. Jeżeli chodzi o te toksyczne, skąd mogą być? Ja stosuję diety, zalecam diety niskohistaminowe, czyli całkowicie eliminuję ryby. Niestety w rybach bardzo często zdarzają się metale ciężkie. Tutaj mówimy głównie o ołowiu i rtęci. Z drugiej strony zdarza się bardzo często teraz kadmu u dzieci. Kadm najczęściej jest w roślinach bulwiastych. Marchewka, pietruszka, szczególnie marchewka, ponieważ nasz cały świat wykorzystuje glifosat. To jest związek wykorzystywany w produkcji rolnej. On jest detergentem, ale z drugiej strony jest związkiem, który pięknie kompleksuje wszystkie metale. Więc, jeżeli skompleksuje jakiś metal, detergent, to ten detergent może ten metal przenieść przez każdą bio, błonę biologiczną, ka każdą barierę biologiczną, więc również przenosi przez e, barierę ryzosfery korzenia rośliny i potrafi się kumulować właśnie w korzeniach roślinnych. I e, kupując marchewkę, może być nieświadami tego, że jest tam ogromna ilość kadmu, a dziecko autystyczne, zaburzonymi tym procesami wchłaniania. Niestety, ale będzie przyjmowało ten kad. Zdrowe nie, a autystyczne tak. Albo zdrowe mniej. Następnym pierwiastkiem, którym oznaczamy jest arsen. Też jest najbardziej, najczęściej dostaje się do organizmów naszych dzieci z ryżem. Pytanie właśnie, skąd ten ryż jest? Czy z Ameryki, gdzie są gleby wulkaniczne z Ameryki? Południowej czy z Azji. W Azji azjatyckim ryżu nie ma, nie obserwowano nigdy arsenu. To jest właśnie ten problem, że bierzemy coś, jakąś treść pokarmową z innej szerokości graficznej, z jednego kontynentu I gdybyśmy żyli w, na przykład w Peru czy w, czy w Chile czy w Argentynie, to tam cały ekosystem jest tak stworzony że mimo tego, że w glebie są w wulkanicznej są metale ciężkie, ale są one zawsze zrównoważone biopierwiastkami, a my bierzemy jeden produkt do innego środowiska, gdzie tych biopierwiastków, równoważących te toksyczne, nie ma. Bo u no, nas jest bardzo mało, arsenu, przepraszam, bardzo mało selenu, na przykład w, u nas w glebach i w naszym środowisku. Także, no niestety, ta globalizacja cywilizacyjna sprzyja temu, że możemy ulegać w sposób nieświadomy intoksykacji. I ono zapierze jest świetną metodą rozpoznającą tego typu problemy. Stomajor, bardzo dziękuję Ci za ten ciekawy wywiad i mm, mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziesz w Lwowie z różnymi e, 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 i lekcjami. І, uh, друзі, uh, будьте ще здорові на тому, що кінчаємо. хай вас Бог береже.